Wodna, gdzie się schował ten Satoshi Nakamoto? Może gdzieś jakiś czarnoksiężnik go na zamku zamknął? A może Satoshi Nakamoto jest jakimś Gandalfem? W ogóle i gdzieś tutaj się schował. Kurde, tyle się dzieje, a szef Bitcoina nie reaguje. Gdzie się podział CEO Bitcoina? Ja pytam. Panie Satoshi, gdzie pan się schował? Na zamku, w górach, w jaskini, w Rosji, w Chinach? Gdzie pan jest? Trzeba reagować. ETF-y panu zjadają Bitcoina. Inni chcą dodrukowywać więcej milionów bitcoinów. Są tacy, co chcą panu stake'a zrobić z bitcoina. Niektórzy mówią, że jest pan agentem tajnych służb. Inni mówią, że pan swoje bitcoiny zakisił, zwiał i się dobrze ustawił. Gdzie pan kurka jest, Wodna? Panie Satoshi Nakamoto. Czy się pan schował w skórze Doriana Nakamoto? Czy może pan do niebios jako Halfini poszedł? No bo przecież nie jest pan Craigiem Wrightem chyba, co? A jak pan jest Craigiem Wrightem, to proszę dać znać w bloku pierwszym. Gdzie pan kurka Wodna jest? Proszę się nie chować. Bitcoin pana potrzebuje. Gdzie jest CEO? Pytam. Gdzie jest leadership tego projektu? No już mi tu. Chyba największą zaletą Bitcoina jest to, że właśnie jest w nieposiadaniu nikogo, że nie ma CEO, że nie ma lidera. Ta neutralność, to, że de facto to, co się dzieje, to widocznie tak ma się dziać. To, że przychodzą ETF-y, no co by miał Satoshi Nakamoto zrobić? Wyłączyć możliwość zakupu z takich czy śmakich adresów bitcoinów przez ETF-y? No nie, no po prostu bitcoin został zainicjowany przez Satoshiego. Satoshi następnie oddał dalszy rozwój bitcoina w ręce społeczności, opuścił dzieło, uznał, że dzieło już jest na tyle dojrzałe, że może rozwijać się samo, że społeczność jest na tyle dojrzała, deweloperska, węźlarze, górnicy, że pociągnie dzieło w jakąś tam stronę. W jakąś tam stronę. Chyba nie mówił nigdzie, ej, słuchajcie, wy mi tutaj white papera implementujcie w 100%, a nawet w 110%. Nie robić mi żadnych odstępstw od white papera. Jakby chciał zarządzać bitcoinem, tak by był zgodny z jego wizją w 100%, no to prawdopodobnie zostałby w projekcie. Myślę, że ta decyzja Satoshiego Nakamoto była jednak przemyślana. Znaczy on odszedł, myślę, że nie tylko dlatego w trosce o swoje, nie wiem, bezpieczeństwo, nie dlatego, że już mu się nie chciało, tylko uznał, że dla całego projektu właśnie tak ma być. Że to będzie najlepsze, no bo jak się nad tym zastanowić, centralizacja w korporacjach, w rządach następuje na skutek tego, że no jest jakiś lider, jest jakiś CEO, jest jakiś menadżer. Ci, co pracują dla dużych organizacji, bądź pracowali, to wiedzą. No i to może mówić, że ty tam to, siam to, wam to. Tak robimy, nie inaczej. Nadpisuje decyzję. No i ciężej jest o innowacje w takim środowisku. Ciężej jest o wypadkową, która jest
powiedzmy, dobrem wynikającym z tego, że zderzyły się jakieś myśli, niekoniecznie takie same, tak? Tutaj też w Bitcoinie jest tak, że wszyscy mają takie same pomysły na dalszy rozwój Bitcoina. Są deweloperzy, którzy chcą większe bloki, inni chcą mniejsze bloki. To się wszystko gdzieś tam wypadkuje. Są tacy, co chcą ordinalsy, inni mówią cenzurować ordinalsy. I to się wszystko gdzieś tam wypadkuje. Jedni mówią, Bitcoin powinien być bardziej funkcjonalny, a inni nie ruszać, ma być przede wszystkim bezpieczny, nic tam więcej nie trzeba robić. I to się wszystko wypadkuje. No i teraz coś takiego, w momencie, kiedy mielibyśmy CEO, lidera, to by podejmował prawdopodobnie mniej lub bardziej arbitralne decyzje, albo stymulowałby, by takie czy śmakie decyzje zapadły. Byłby bardzo opiniotwórczym, tak jak chociażby Vitalik Buterin jest dla Ethereum. No i to sprawiałoby, że byłby tym punktem słabym, jakby go ktoś zlikwidował, zniewolił, przymusił. No to byłoby to na pewno odciśnięte na Bitcoinie, na technologii. Ale nawet jakby tak się nie stało, no to mógłby zostać złapany w macki kapitalistów, przedsiębiorców, rządzących, skorumpowany bądź, jak to woli, zlobbowany. No zobaczcie, teraz powstał tam w Stanach Zjednoczonych jakiś fundusz, 80 baniek w dolarach zrzuciły się Andreseny Horowice, ARK Investments, Coinbase, Circle i jeszcze inni. No i będą lobbować teraz prezydentów. My się oczywiście powinniśmy cieszyć, się pewnie cieszymy. Cieszycie się? By byli pro-bitcoinowi, pro-krypto. No i kapitał potrafi zrobić swoje. No oczywiście są tacy, którzy na kapitał będą odporni i nie dadzą się zlobbować, ale wtedy mogą dać się zastraszyć na przykład. No więc mamy sytuację, w której jeżeli ktoś ma za dużo możliwości, za dużo władzy, no to jakby jest jakby nachodzony takimi czy innymi metodami. Albo po dobroci, jak się nie da, to bez dobroci. No i wpływ jest wywierany, więc brak CEO dla Bitcoina to jest plus. To nie jest tak, że Satoshi Nakamoto jest tchórzem, ukrywa się i w ogóle. Tak mi się przynajmniej wydaje, dajcie znać, co wy sądzicie. To, że on nie rozdaje kart i nie mówi, że dzisiaj gramy, że tak powiem, na takich skrzypkach, wprowadzamy tutaj panowie dzisiaj, tam rozpisujemy sobie sprint na następny miesiąc i tutaj proszę mi dewelopować, teraz ma być taka czy śmaka funkcjonalność w Bitcoinie. No to byłoby nie za dobre dla Bitcoina. Swoją drogą, to mi się tak przypomniało, to krótka przerwa na reklamę. Encyklopedia kryptowalut, Kamil. Pozdrawiam i Kamila, i Rafała Kiełbusa. Rafał Kiełbus był u Kamila. Film z tego, że to wystąpienia przypnę. Jak nie zapomnę, jak zapomnę, to mi przypomnijcie. Albo po prostu wejdźcie na kanał Encyklopedia Kryptowalut. Rafał Kiełbus mówił o Bitcoinie, takie bitcoinowe przedszkole, ale to nie do końca przedszkole jest. Tam były dosyć zaawansowane, powiedziałbym, tematy poruszone z tym, czy Bitcoina da się zniszczyć, wpływ deweloperów na Bitcoina i takie tam sprawy, więc zachęcam, zerknijcie do Kamila. Posłuchajcie Rafała Kiełbusa, zawsze warto posłuchać, jak to Rafał prostuje Bitcoina. No ale no to tak jak uzupełnienie wiedzy. Więc Satoshi Nakamoto jako odpowiedzialny ojciec projektu pozwoliłby dzieci dalej robiły z jego dziełem to, co chce, ale jednocześnie nie dał żadnemu dziecku prawa, by zrobiło wszystko, co zechce. Po prostu ci deweloperzy, węźliści i górnicy, no i zwykli użytkownicy muszą sobie wykminiać, co chcą, żeby z tym Bitcoinem było. I no z tej perspektywy wszystko, jak na to tak wyjdźmy ze swojej, że tak powiem, bańki, stańmy na to z boku, no i wszystko, co się wydarzy dla Bitcoina, będzie dobre, no bo to znaczy, że tak, ci, którzy są częścią tego projektu, którzy chcą mieć wpływ i sobie ten wpływ wychodzili, no bo to nie jest tak, że górnik nagle na niego
spadła łaska Boża i ty będziesz górnikiem, a ty węźlarzem, a ty deweloperem. Oni jakby zdecydowali, że w życiu chcą takie rzeczy robić. Zainwestowali w to swój czas, energię, kapitał. No i wzięli się za albo prowadzenie węzłów, albo prowadzenie takich czy innych przedsiębiorstw, budowanie portfeli, bycie górnikami, albo po prostu nauczyli się fachu i postarali się dobić do grona, albo starają się ciągle dobić do grona deweloperów. No więc zainwestowali, na pewno mocno zainwestowali swój czas, energię, a często i środki w to, żeby być częścią tego grona. My w większości pewnie się jakby w ogóle też musimy ciutkę zainwestować, by poznać Bitcoina, by kupić portfel, by zrozumieć, jak to działa. Więc bycie zwykłym użytkownikiem Bitcoina, no to też jest jakaś inwestycja. No i mamy proporcjonalny wpływ na tą sieć do naszej inwestycji. Jak ktoś by bardzo chciał mieć większy wpływ, no to proszę zakupić koparę, nauczyć się to obsługiwać i można większym kapitałem mieć większy wpływ, większym poświęconym czasem na to, żeby to wszystko działało, mieć większy wpływ. No więc każdy ma taki wpływ, na jaki sobie zasługuje, na jaki sobie wypracował. No i teraz ta rozproszona chmura świadomości około bitcoinowej robi z nim to, co chce. No i znaczy, że te osoby, które są w tym świecie, zasługują, dostają to, co jakby wypadkowa chce. No więc to jest neutralnie dobre. Jeżeli popatrzymy na to z boku, to jest to, co ma być dla Bitcoina, bo część tego projektu, która jest zaangażowana, wypadkowo wybiera taki, a nie śmaki kierunek, że Bitcoin ma mieć taki, a nie inny blok, że Bitcoin ma mieć taką, a nie inną funkcjonalność, że pozwalamy robić BRC20 na Bitcoinie, robić inskrypcję. No to są wszystko wybory, które dokonała ta społeczność większościowo. No i nigdy nie jest tak, że wszystkim się będzie coś podobało. Jeżeli nagle się okaże, że społeczność wybierze coś bardzo kontrowersyjnego, przykładowo, nie 21 milionów bitcoinów, ale jednak te 42 miliony, bo 21 już będzie za mało, że BlackRock potrzebuje więcej. No to co? No to mi się to może nie podobać jako podczęść tej społeczności, ale czy aż na tyle mi się będzie nie podobało, że zacznę się angażować i głosować na nie i w ogóle uruchomię swoje sprzęty koparniane? No prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie albo się z tym pogodzę, albo co bardziej prawdopodobne zmienię piaskownicę, albo jeszcze coś innego wymyślę. No więc, natomiast Bitcoin może w taką albo w inną stronę pójść na przestrzeni kolejnych lat. Jeżeli z tego chaosu wyniknie właśnie taka decyzja, w chaosie powstają jakieś przypadkowe rzekomo decyzje, jakieś taki film nagrywałem o tym, jak to na przykład ptaki latają w gromadzie, albo gdzieś tam ryby niektóre tworzą pod wodą takie, co się nazywają te formacje rybne. I jakoś tak w tym chaosie, niby w chaosie, a jednak w dużej gromadzie, setkach albo w tysiącach sztuk potrafią jakąś tam ławicą sobie płynąć te ryby. Albo te ptaki potrafią w tym chaosie setki albo tysiące małych ptaków odgonić wielkiego szkodnika. I to wszystko wygląda bardzo pięknie, jak takie malowidło na niebie, czasami jak obserwowaliście, od gniazda odgarniają mniejsze ptaki jakiegoś większego agresora. Więc w chaosie potrafią się podjąć decyzje, potrafimy się gdzieś tam mniej lub bardziej świadomie bądź podświadomie skomunikować. No i dla Bitcoina być może takie decyzje właśnie zaistnieją w tej chwili, zachodzą. I nie ze wszystkim musimy my się zgadzać jako jednostka, ale sieć obiera taki kształt, na jaki zasługujemy, z jakiej materii się składa. Składa się z nas. No i czyli sieć miałaby jednego górującego przewodnika Satoshiego Nakamoto, CEO lidera. Gdzie jesteś, Satoshi? Odezwij się! Rusz swym Bitcoinem! Wzywam cię! No to on byłby przewodnikiem stada w takim czy w innym sensie. No i masa sieci w obszarze blockchain, krypto ma przewodników stada. W zasadzie prawie każda. Może użyłbym słowa nawet każda, ale chciałbym się chwilę zastanowić.
Sovereign ostatnio nagrywałem o Sovereignie, ale tam są jakby też się zalicza. Tam też są przewodnicy. Jago jest przewodnikiem. No więc wszystkie w zasadzie pozostałe sieci mają swoich liderów, CEO, menadżerów liderów, przewodników, którzy, ja tego nie oceniam, nie znaczy takie to musi być złe, no, ale oni mają zdecydowanie większy wpływ na kształtowanie rzeczywistości niż cała masa reszty stada. W Bitcoinie tego bym nie chciał. Jeżeli Bitcoin ma być cyfrowym złotem, to nie chciałbym mieć kogoś, kto ma to złoto pod kontrolą większą niż inni. Im bardziej, oczywiście decentralizacja Bitcoina pozostawia sporo do życzenia również, ale im bardziej mielibyśmy tutaj czynników ludzi centralizujących jeszcze na kolejnych levelach Bitcoina, tym byłoby to gorzej, więc nie ujawniaj się, panie Satoshi, jak siedzisz gdzieś jeszcze, jak żyjesz, jak oglądasz ten film, zapewne oglądasz, wiem, że lubisz dzienną daszkę dyskomfortu. Więc nie ujawniaj się, tak jakśmy gadali sobie tam cichutko, siedź w kąciku, korzystaj z życia i tak dalej. Dla Bitcoina to jest dobre. Co BlackRocki przyjdą i zrobią dalej z tym Bitcoinem, to się okaże. No. Może to się po prostu stanie bardzo nudny asset. Nowa nudna klasa aktywów. Może tak być. W trasie do Montre takie to rozkminy. Zamiast patrzeć na te widoki, to Andrzej tu pierdzieli o tych bitcoinach, poszukując Satoshi Nakamoto. No ale wiecie, że mam trochę tropienia Satoshiego. Nagrałem też film, w którym mówię o tym, co by było, gdyby jednak Satoshi się ujawnił. Nie będę tu się powtarzał, ale jest taka możliwość. Się ujawni w ten czy w inny sposób i potwierdzi swą zacną osobę. Jest w stanie to potwierdzić z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jeżeli posłużyłby się kluczami, które Sergio Lerner z RSK-a tego czasu wytropił, stworzył algorytmy, które pozwoliły tak zwany Patoshi pattern, o tym też nagrywałem, bardzo ciekawy to jest temat, możecie sięgnąć do historii. Patoshi pattern, który wytrapia pewne wzorce zachowania i z bardzo dużą szansą jesteśmy w stanie zidentyfikować no, bloki, które były kopane przez Satoshiego Nakamoto, w związku z tym wiemy, jakimi może dysponować środkami i adresami. No więc, jeżeli nie jednym, ale kilkoma z tych kluczy dokonałby przekazu do nas, no to mógłby się teoretycznie potwierdzić. To wszystko ciągle byłoby dosyć teoretyczne. No bo weźmy pod uwagę, że no ale Satoshi Nakamoto może przekazał komuś te klucze. Może. Może zostawił w spadku, może już nie żyje. Może mógł ustawić skrypty, które przekazały klucze po jego odejściu komuś. No mógł po prostu się podzielić. Mógł. Utracić mógł. Raczej o bezpieczeństwo takie rzeczy powinien umieć zadbać, ale wiemy, że się różne rzeczy mogą w życiu zadziać, więc nawet jeżeli by ktoś przyszedł i zadysponował takie czy inne transakcje, wpisy przy pomocy oryginalnych kluczy, które z dużym prawdopodobieństwem są udowodnione, że są środkami, tymi kluczami są środki Satoshiego, to ciągle byłoby to nie 100% pewne. Byłoby bardzo, bardzo prawdopodobne i można było pójść jeszcze w inne kroki dalszego potwierdzania oczywiście takiego Satoshiego, ale nie byłoby to ciągle 100% pewne. No więc na tą chwilę można stwierdzić, że na 100% się nigdy nie dowiemy, kim Satoshi Nakamoto był. I co teraz? No i nic teraz. Po prostu należy wziąć pod uwagę, że widzimy fragmencik całej rzeczywistości. Tam pod chmurami na dole
się dzieją różne rzeczy. U góry też się dzieją pewne rzeczy. My widzimy wszystko. Wchodzimy w to albo nie wchodzimy w to. To jest ten moment decyzji. Wchodzę w mgłę, licząc się, że wiem, że jest mgła. Tam będzie trochę chaotycznie, będą się zderzać różne neurony, podejmować mniej lub bardziej przypadkowe decyzje, a ja się z tym będę zgadzał albo nie. Mogę spróbować sam kształtować tą rzeczywistość albo nie, ale to jest moja decyzja, co chcę dalej zrobić, więc to nie jest tak, że Bitcoin tutaj jest dla nas, ani że my jesteśmy dla Bitcoina, ale niektórzy mówią, że we are all Satoshi. No i coś w tym jest, że każdy z nas jest Satoshi Nakamoto. Znaczy może nim być w jakimś tam fragmencie, promilu, jeżeli się tego nie wypieramy, jeżeli faktycznie chcemy przejąć kawałek tej satoszowości do siebie, to możemy to zrobić i kształtować. No, chociażby ja tutaj swój kawałek utożsamiam się, wkład mam taki edukacyjny. To jest mój wkład, staram się robić najlepiej jak potrafię tą część promieniować, zarażać Satoshim, Bitcoinem, licząc, że przyciągnę więcej wartościowych ludzi i oni będą robić swoją robotę, każdy w jakąś tam stronę, więc każdy, jeżeli chce, może mieć jakiś mikro wpływ, niekoniecznie techniczny, czasami może być edukacyjny, czasami może być po prostu związany z bezpieczeństwem sieci, tak? Możecie być oczywiście techniczni, prowadzić węzły, prowadzić ASIC-a jakiegoś kopać, możecie próbować dostać się do polityki i tam urabiać, możecie edukować, możecie robić inne rzeczy, swoje produkty, usługi rozwijać, więc każdy może przyjąć na siebie fragment Satoshiego, jeżeli tylko tak zdecydujecie. Teraz na koniec odniosę się jeszcze do wyznawców forków mniejszościowych, Bitcoin Cash, SV i takie tam, no, niektórzy tutaj też oczywiście w Bitcoin Core bardzo są zmaksymalizowani, są super maksymalistami, tylko to i nic innego. Chyba nie ma co się tak zaogniać, no. Każdy ma to, na co zasługuje. To znaczy, chcecie mieć projekt, w którym są duże bloki? Proszę bardzo, no to jest Bitcoin SV. Chcecie mieć projekt, w którym jest szybka finalizacja, duża przepustowość, są Bitcoin Cash. Chcecie mieć coś, gdzie jest postawione na największe bezpieczeństwo, jest Bitcoin Core. I teraz kłótnie, że to jest najprawdziwszym Bitcoinem, a tamto jest w ogóle oszukańczą wizją. To w ogóle wszystko ma znaczyć. Znaczy, do czego to zmierza? No, jest taki wybór, jest smaki wybór, jest owaki wybór. No, każdy może sobie w ramach tych dostępnych wyborów fascynować się takim projektem, jaki mu się podoba. Możecie się fascynować wszystkimi naraz, jak wam się tak podoba. I po co się tam kopać wzajemnie, że to jest ten zły, a tamten dobry i w ogóle oryginalna wizja Satoshiego. Tak, bo każdy siedział w głowie Satoshiego Nakamoto i wiemy, jaka była oryginalna wizja Satoshiego. I oczywiście papier, biały papier wszystko wyraził i wszyscy, co się mądrzą, przeczytali też wszystkie wpisy na forum u Satoshiego Nakamoto i wszystkie dostępne komunikaty, które kiedykolwiek w jakiejkolwiek formie wyszły, to chyba Jameson Lopp najlepiej to zebrał, ale wątpię, by ktokolwiek wiedział, co tak naprawdę w głowie Satoshiego Nakamoto siedziało, siedzi i co z tego przelał, a jaka była jego wizja, a jakby ją zmienił dzisiaj. Więc po co to wszystko? Znaczy, po co te wszystkie kłótnie, jakby jakaś taka nienawiść antyprojektowa? Bądźcie sobie w SV, jak wam SV odpowiada, w Bitcoin Cashu, a bądźcie sobie w Ripple, jak wam Ripple odpowiada i tam jest wasz Bóg. A ci co? Mi się Bitcoin Core podoba, niech sobie Bitcoin korują. No i tyle. Każdy ma to, co chce mieć, na co zasługuje. A mi się przynajmniej wydaje. Dobra, lecę, bo mi Monika ucieka, ja tu pierdzielę o jakichś tematach. O, tu trzeba biec. Bye.
Bitcoin to wolność. No i w tym samym zakresie Bitcoin zostawia nam wolność. Co my se dalej z tym tematem zrobimy? Droga należy do Was. Cześć. Oczywiście wolność to też odpowiedzialność za siebie samego. No i jaką tamkolwiek drogę się wybierze, no to trzeba pilnować, żeby się nie zgubić we mgle. A mgła będzie, na pewno będzie. Nie tylko słońce, nie tylko ładne widoki. Mgła również będzie. Czasami też w tej mgle będą znaki. Ale mgła ciągle jest i decyzje trzeba swoje podejmować. I co teraz? Slowly, but surely do celu. Dzisiaj montuję we mgle. Wyruszaliśmy, było pełnia słońca, no okazuje się, że tutaj nagrzana woda robi niespodziankę i je.
zamgliło i to konkretnie już tak, jak już widzicie, liście pewnie jak ktoś dotrwał na tym filmie, od dłuższego czasu się mgliło, Andrzej z Moniką błądzili, ale swoje ścieżki w końcu odnaleźli. A do Montreux zawsze warto zawitać, bo tu jest zawsze ładnie, tu jest zawsze Freddie Mercury, a tu jest zawsze super klimacior, jezioro i góry. No ładnie, co? Cel zdobyty. Mądre. A jeszcze godzina, ale ogólnie zdobyty. A jak tam ty? Satoshi Nakamoto, gdzie jesteś? Ujawnij się! Ty CEO jeden. Unikający odpowiedzialności za swoje dzieło. Gdzie jesteś, Satoshi? Nakamoto! No to misja zrealizowana, Montreux zdobyte, Satoshi Nakamoto nieznaleziony, czyli zgodnie z planem, to znaczy znaleziony, tutaj rozglądnijcie się, ile chodzi Nakamoto, wszędzie tutaj dwóch Nakamotów, jeden mały, drugi duży, tutaj Nakamoto przeszedł, tutaj dwóch Nakamoto, sami Satoshi Nakamoto, wszyscy jesteśmy Satoshi, jak to zafunkcjonowało takie powiedzenie w świecie bitcoinerskim i tego się trzymajmy, bo ono chyba najbardziej odzwierciedla to, jak ta sieć powinna działać, jak powinna być zarządzana, więc tego się trzymamy. Pozdrawiam z Montreux i to już naprawdę na dziś tyle. Cześć!